Witajcie. W tym tygodniu dostaliśmy kilka bardzo ciekawych informacji. Przede wszystkim żegnamy port Olisar w 3.20. Stacja, która była z nami od początku Persistent Universe, zostanie usunięta z gry i zastąpiona nową konstrukcją – Seraphim. Nowa stacja ogólnym kształtem będzie nawiązywać do Olisara, ale będzie już w pełni dostosowana do aktualnych i przyszłych game loopów. Z innych rzeczy. Ruszyła sprzedaż biletów na tegoroczny CitizenCon, który odbędzie się w Los Angeles w dniach 21-22 października. Opcja VIP już się rozeszła, pozostały zwykłe wejściówki za $199. Dostaliśmy podsumowanie zmian na roadmapie. Dla 3.20 potwierdzono nowy typ misji złomiarskich, zacieranie śladów. Oraz szereg zmian w Arena Commander, o których mówiliśmy już w poprzednich materiałach. Ze złych wieści wyleciał Ship Trespass, czyli rozpoznawanie bezprawnego wejścia na statek. Dwie ciekawostki pojawiły się też w najświeższym wydaniu Jump Pointa. W podsumowaniu nowych trybów areny widać Master Modes, nowy system lotu zapowiadany już parokrotnie. Oraz zapowiedź kolejnej wersji Fury. Prawdopodobnie będzie to wariant wyścigowy. I to tyle na dziś. Dzięki. Do zobaczenia w kosmosie.